Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś ciąg dalszy sposobów przechowywania monet. Na ostatnim odcinku naszej serii o przechowywaniu monet mówiliśmy właśnie o kraserach. A dziś taka tematyka trochę powiązana. Jacek pokaże, co ma. Był fajny komentarz na ten temat zainteresowanego widza. Ale że Jacek jest taki elegancki jak zawsze, to ja chciałem poprosić Was o to, żebyście minutę obejrzeli reklamy, a ja z Jackiem zaraz wracamy do Was, jak tylko się przebiorę. Przedstawiamy Wam dwie książki numizmatyczne. Wademekum czyszczenia i konserwacji monet, z której dowiecie się, jak nie należy czyścić monet, czy monety w ogóle należy czyścić, jak oraz gdzie zrobić to najlepiej. Sposób czyszczenia monet jest uzależniony od ich składu. Przetestowaliśmy chyba wszystkie możliwości. Zobacz, jakie są efekty. Z drugiej książki, Wademekum przechowywania i katalogowania monet, dowiecie się, jak założyć własną kolekcję, gdzie najbezpieczniej kupować monety, jak i w czym je przechowywać oraz jakie są najpopularniejsze sposoby katalogowania monet. Dziś na obie te książki przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Zapraszamy do zakupu. Więc przebrałem się. A zaczniemy, Jacek, może od tego, zaraz dojdziemy do tego naszego tematu, bo połączyliśmy holdery z kopertkami i to kopertkami zarówno papierowymi, jak i takimi z cienkiego plastiku. To byśmy o tym pokazali. Ale wrócę jeszcze na chwilę do poprzedniego odcinka o tych klaserach, bo tam fajne komentarze się rozwinęły, że dzięki wielkie wszystkim, którzy komentowali. Jeden był też taki fajny, o zobaczcie, tak wyglądał, odnośnie tego, że te klasery mogą reagować, no to co taka zemsta Honeckera, że tak naprawdę może to być nadal po prostu aktualny temat tego problemu. I tam był odnośnik do jednego z filmów, można sobie zobaczyć tam u naszego kolegi z YouTube'a, który właśnie pokazywał, że monety obiegowe zaszły taką śniedzią, no takim nalotem, że tak powiem, po 10 latach użytkowania klaseru. I teraz ja znalazłem klaser mojego taty. Tata zmarł w 10 roku, także on już ma 14 lat. I ja tutaj nic nie przekładałem. I tak naprawdę na jednej ze stron mamy tak. Mam złotą monetę prawdziwego złota nordyckiego. To jest tak, ona jest tutaj w tym i tutaj ja ją wyciągałem i się naprawdę nic z nią nie dzieje. Obok jest miedziana też jakaś tam rosyjska i nic tu się nie dzieje, żadnych ani śniedzią nie zachodzi. I tak samo sprawdziłem złotówki nasze tutaj, one nie były może jakieś tam super mennicze, ale ja sobie wyjąłem, też się nic im nie dzieje, więc wydaje mi się, że to może być troszeczkę przesadzone. A patrzę nawet z kiedy te złotówki są, żeby być pewnym, że to rzeczywiście daty jest. 95 jest złotówka, a 50 groszy z 95 też. Zobacz może jeszcze datę produkcji tego albumu, tego katalogu. No ciężko mi powiedzieć, kiedy on jest produkowany, no, ale on jest, słuchajcie, on na pewno w 10 roku był w kolekcji mojego taty. Także 14 lat. To jest tam jedna z firm, która to produkowała. Nie wiem, może są jakieś albumy takie, które nie są sprawdzonych firm. No my mówiliśmy tutaj o Esnumizmatyka, który też robi zdobych materiałów. Ale może są jakieś takie tanie klasery, które można gdzieś tam kupić w Chinach na przykład i możliwe, że oni produkują go z tego samego materiału, co za Honeckera produkowali, więc to nie jest wykluczone. Ja mam takie klaserki właśnie stare jeszcze z okresu PRL-u i powiem Wam, że strony tam, gdzie te monety się wkładało, one się zrobiły już takie bardzo giętkie i lepkie. Możliwe, no, że właśnie. Tak, możliwe, że wtedy, znaczy no wtedy na pewno robiono z innych plastików, nie zwracano na to uwagi, natomiast zmieniono to i nie wiem, czy teraz te nowe katalogi nie będą reagować. No, tutaj zdania są podzielone. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zaczerpnęli informacji bezpośrednio u źródła, dlatego skontaktowaliśmy się z właścicielem firmy Esnumizmatyka, panem Łukaszem Sobolewskim, i zadaliśmy to nurtujące pytanie. W komentarzu pod odcinkiem odnośnie klaserów pojawił się taki powiedzmy zarzut, że monety wchodzą w reakcję z folią, z której są wykonane te klasery. Kiedyś tak faktycznie było, no bo monety zieleniały, a jak jest dzisiaj? Z jakich tworzyw są te klasery robione?
Po pierwsze, to nasze klasery są produkowane z folii numizmatycznej, specjalnie przystosowanej do tego folii. Myślę, że jeśli ktoś miał w rękach ten klaser, o którym mowa, czyli o tej tak zwanej, o klaserach, które powodowały tą zemstę Honeckera, i weźmie klaser współczesnej produkcji do ręki, to od razu widać tą różnicę. Ta folia, z której dzisiaj są produkowane klasery, jest pozbawiona zmiękczaczy, które tam podobno, chemikiem nie jestem, ale podobno powodowała to. Pamiętajmy też o tym, tak naprawdę, że numizmatyka to ma kilkaset lat, tak? I są okazy, są walory, które są świetnie zachowane, ale pytanie, czy one byłyby tak świetnie zachowane, gdyby powiedzmy przeleżały te 300 czy 400 lat w holderze, w klaserze, w kapslu? Czy w gradingu? No, tego nie wiemy, tak? No, czy w gradingu, tak? No bo tutaj ma wpływ wiele czynników, tak? No powiedzmy dostęp też powietrza, wiadomo, wilgotność, także myślę, że tutaj, no po pierwsze, to chciałbym zwrócić uwagę na odpowiedzialność użytkownika, kolekcjonera, także jak weźmiemy ten klaser i zostawimy na 30 lat, to pamiętajmy, że monety są z różnych stopów, tak? Trwałość jakości folii czy plastiku też jest jakaś, tak? No, w muzeum nie jest tak, że powiedzmy jakiś obiekt muzealny leży 200 lat w jednej folii i nikt go nie wyjmuje, no bo są specjaliści, którzy wiedzą, co z tym zrobić. Trzeba czasem to wyciągnąć, trzeba czasem może w przypadku tych muzealnych jakoś zakonserwować, więc przewietrzyć chociażby, tak, także no pamiętajmy o tym, że jakby no jakość folii jak najbardziej, no to jest istotne, nie ma dyskusji. No, jeśli chodzi o monety z tych klaserów, z tych lat 80., to tam nie trzeba było dużo czasu, żeby one zaczynały tak naprawdę reagować, więc te efekty, które gdzieś tam czasem widzieliśmy, czy to na zdjęciach, czy w internecie, no to już są efekty po 15 latach, ale po pierwszych dwóch już można było zobaczyć efekt. Warto zwrócić uwagę na to, że te folie, te z zemsty Honeckera, jeżeli ktoś ma jakieś porównanie albo gdzieś będzie na jakiejś giełdzie numizmatycznej, chociaż raczej tego nie sprzedają, tylko wyrzucają, to one były miękkie, prawda, panie Łukaszu? One były takie... Tak. Mi to przypomina ta folia. Mam taki foliak na pomidory w ogrodzie i tam jest taka miękka folia, taka, że jak się palcem dotknie, to ta folia tak... No taka mięciutka folia, jak taki latex trochę, tak? Więc ona się tak odkształca, więc no to jest całkowicie inna folia. No tylko, no tak jak podkreślam, no też no, no trzeba po prostu mieć świadomość pewnych rzeczy, czynników, no zajrzeć do tej kolekcji. Czy to będzie... No mówię, w czymkolwiek byśmy jej nie trzymali tak naprawdę, no to... Czyli jeżeli mamy klaser 10 lat, no to warto by było pomyśleć, czy nie warto raz na te kilka, 5 lat choćby wymienić klaser na nowy i przerzucić te monety i przy okazji sobie zrobić porządek w kolekcji. Tak jest. No, czyli na pewno technika trochę poszła do przodu i mamy klasery robione z lepszych materiałów niż te 40 lat temu, ale mimo wszystko, tak jak pan powiedział, odpowiedzialność użytkownika. Czyli miejmy tą świadomość, że nic nie jest wieczne i dbajmy o swoje zbiory. I warunki przechowywania. Wysoka temperatura, wilgoć, tak. to jest wielki wróg nie tylko klaserów, ale wszystkiego tak naprawdę. A ja w każdym razie dmucham na zimne. I tutaj komentarz jest widzę... Jest połączenie dwóch tematów, tego i dzisiejszego tak, i tego... Przechodzimy do nowego. Zostałem wywołany do tablicy. Paweł 38 napisał, że zaintrygowałem go właśnie tym, że nie powiedziałem, w jaki sposób ja przechowuję monety. No to już wiecie, że na pewno nie korzystam z tych klaserów i albumów. Twoje monety trzymam w kopertkach. W ten sposób... Szuflada jest z sieciówki, znanej sieciówki, nie powiem jakiej, bo reklam nie robimy, prawda? Na literę I. Ja tego nie powiedziałem. W każdym razie, jak byłem w sklepie, słuchajcie, patrzę, stoi ten mebelek, to jest taka metalowa szafka na kółkach i od razu mi się rzuciło w oczy, no bo miarka w oczach, nie? To by pasowało tak akurat na trzy kopertki. Zadzwoniłem chyba wtedy do ciebie, Bartek, tak? Żebyś mi sprawdził szerokość kopertki. No, no i idealnie tak. Razy trzy. No i od razu wiadomo, wziąłem to, sprawdziłem. Faktycznie, zobaczcie, wchodzi idealnie. Zaznaczę, że kopertki są do pobrania na naszej stronie
Sami je robiliśmy. Oczywiście no, nie uważam, że to jest jakiś tam wymysł doskonały, ale najlepszy, jaki potrafiłem zrobić. Cały czas zbieramy pomysły, co można jeszcze z tym poprawić. W każdym bądź razie zmieniliśmy rozmiar tych kopertek. Szerokość jest 7,5 cm. Wysokość 8. Dlaczego tak? Już tłumaczę. Po pierwsze, wiadomo, że wszystkie monetki tam wejdą, bo standardowe kopertki mają 5 na 5. Wszystkie by weszły, ale co w przypadku monetek troszeczkę większych, no bo mamy monety na przykład w kapslach. Zobaczcie, tutaj jest moneta w kapslu w środku. Duża, 20. Idealnie wchodzi. Czyli wszystkie lustrzanki tak naprawdę tak. aktualne mogą się zmieścić. Wszystkie. Kolejna rzecz to jest, no to będziecie wiedzieli, co to jest, nie? Idealnie wchodzi. Zobaczcie. Czyli tyle, że się kopertka karty nie... kredytowej. Tak, tak, tylko że się kopertka... Dokładnie. Dlatego jest dostosowane, bo... A, jeszcze właśnie slaby są tej wielkości, tak? To jest moneta w slabie. Zobaczcie, wchodzi idealnie. No i to, co warto tutaj dodać odnośnie tych kopertek, które sobie niechcący sami zareklamowaliśmy, to jak Jacek tutaj wrzuć, o, tutaj wrzuć zrzut, jak to wygląda, zdjęcia tego swojego, właśnie tego, może zasłoń te takie rzeczy, których nie chcesz pokazywać, bo tam są też, za ile kupiliśmy, od kogo kupiliśmy, mogą być dane kontaktowe. To zaraz, na do, tego, zaraz do tego wrócimy. Zaraz do tego wrócimy. To ja nie chciałem, wybiegam przed orkiestrę, także oddaję głos. Słuchajcie, tak, to ciąg dalszy właśnie. Jak widzicie, kopertki są już wypisane. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę i otworzycie dowolną monetę, tam jest takie coś, pobierz kopertkę. Zobaczcie, opis jest zrobiony. Wszystko może powiem, jaką stronę, Jacek, bo mówisz naszą stronę, ale linka damy na dole. Damy linka. Ale to jest katalogmonet.pl po katalog prostu. Internetowy katalog monet. Tak. I oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły odnośnie tych kopertek, co można w nich jeszcze zmienić, poprawić, jak najbardziej piszcie w komentarzach. Oczywiście wszystkie czytamy, bo tak jak mówię, nie ma rzeczy doskonałych i cały czas chcemy to ulepszać, poprawiać. Są tutaj jeszcze takie informacje, które można zamieścić w wydruku, ale niekoniecznie, jeżeli nie chcecie, bo jeżeli dacie, ja to pokażę wam później w prezentacji, jak to wygląda. Jeżeli pobieracie kopertkę, to pyta, czy z informacjami spersonalizowanymi, czy nie. Jeżeli nie będziecie chcieli informacji spersonalizowanych, to tych informacji na kopertce nie będzie. Co to są informacje spersonalizowane? Ano takie, gdzie kupiliście tą monetkę, za ile, od kogo i ewentualnie uwagi, które wpisaliście sobie w katalogu. Dlatego, że na naszej stronie jest też katalog, gdzie po zalogowaniu możecie sobie wpisywać monetki, które macie, ile egzemplarzy, w jakim stanie. To są informacje zaszyfrowane tylko i wyłącznie do waszego użytku. Ale się rozgadałem. No dobrze, no to ja teraz sobie przerwę. Także to jest, no Jacek, to jest świetny twój pomysł. Bardzo fajnie, że to powiedziałeś, no bo pytanie było, jak ty przechowujesz monety, prawda? Więc odpowiedź padła. No Jacek tak przechowuje te monety. Ja rzeczywiście podziwiam ten porządek, który tam ma i jeżeli potrzebuję jakieś monety, to w ciągu 5 minut Jacek jest w stanie to znaleźć. Ja niestety taki uporządkowany nie jestem. Tutaj. Minutę ci znajdę. Minutę, no to jeszcze lepiej. Ale wróćmy do tematu głównego naszego, czyli no tak naprawdę zacznijmy może od holderów, no bo holder też się mieści do tej kopertki oczywiście. Dokładnie tak samo tak. Do klaseru, bo holder jest 5 na 5, taki mój rozmiar. No i co mógłbyś, Jacek, powiedzieć o holderach, powiedz? Czy ja mam tutaj zacząć pokazywać, jak to wygląda? Bo mam akurat przygotowane. No pokaż. Zobaczcie, jeżeli chodzi o holdery, to mamy różne rozmiary. Tak to wygląda mniej więcej. To jest akurat na małą monetę. I tu mamy na dużą. Holder wygląda tak. Ma tutaj folijkę, ma klej, składa się na pół. I po złożeniu jest 5 na 5 cm, tak? I po złożeniu jest 5 na 5 cm plus ten dzióbek, który fajnie służy do tego, żeby to wyciągać. Tak, czyli no w tą kopertkę wchodzi idealnie, w te mniejsze, bo też możecie mniejsze sobie pobierać, też się mieści. Tak jest. Klej ma z jednej strony. Ja kupuję to akurat, to nieważna firma jaka, ale kupuję w takich pudełeczkach po prostu, gdzie jest 25 holderów. Tu mam, widzę, że mam 32,5, wiem jaka to jest wielkość. Co jest istotne, jak chowamy monetę do holderu, to pamiętajmy o tym, żeby zawsze był luz, powiedzmy 2 mm od tej folii. Od brzegu. To jest dosyć istotne o tyle, że jak zamkniemy to,
moneta będzie grubsza, bo jak cienkie monety, to jest mniejszy problem. Jak będzie troszeczkę grubsza, to ona będzie rozpychać nam tą folię i ten holder, który jest złożony, zacznie puszczać klej w tych miejscach i po prostu ta moneta może nam wpaść w klej. Zdarzyło mi się czasami tak, że po prostu widziałem, że moneta była tak jakby przesunęła się. No i dobrze, to ale są też holdery bez kleju. Jak wtedy je zamykamy? Są holdery bez kleju, Jacek. Pisaliśmy o tym w naszej książce, która zresztą, która tak jakby od której wyszliśmy, w Ademekum przechowywania i katalogowania monet. Pisaliśmy o tym, ale powiem ci, to jest tak rzadka rzecz, jeżeli chodzi o te one są zapinane na jakieś takie spinki, nie? Takie. Albo takie po prostu zszywaczem, zwykłym zszywaczem. No, ale to tak, to jest, generalnie to jest bardzo rzadko spotykane. Najczęściej to jest po prostu klej. Dobra, ale musimy już powiedzieć też o minusach, bo zdarza się, że ten holder, który się rozkleja, no ludzie sobie właśnie poprawiają zszywkami, tak? Zwykłym zszywaczem biurowym. Te zszywki są ze zwykłego metalu i po latach pojawia się rdza. Jest to o tyle niebezpieczne, że moneta wewnątrz holderu nie jest idealnie odseparowana od środowiska zewnętrznego, więc ta rdza może tam przejść do środka. Jeszcze dopowiem, jeżeli mamy coś takiego w klaserze, to nam ta rdza przechodzi na tą folię i to rzeczywiście widać jest. Dokładnie tak. Był dziś potem, jak monetę włożymy, to jest do uszkodzenia, ale ja powiem jedną rzecz, którą zbadałem. Pisaliśmy chyba w książce o szywkach, no, które nie rdzewieją, tak? Z nierdzewki tak zwanej. Mhm. I są takie, one są troszeczkę droższe, znalazłem gdzieś tam na internecie, że są szywki niedzewne, są po prostu z niedzewnej blachy robione. I to jest często spotykane, to znaczy da się to kupić. Mhm. Więc tylko trzeba zwrócić na to uwagę, żeby były rzeczywiście z blachy niedzewnej, a nie były na przykład cynkowane, bo często robią tak, że zwykłej stali to robią, a potem cynkują i to jest, też piszą, że tak jakby niedzewne, ale one nie są z czystego metalu, który nie zawieje. To teraz jeszcze małe sprostowanie odnośnie kopertek, bo jak sobie taką kopertkę pobierzecie, ona będzie w pliku PDF do wydruku na drukarce, trzeba ją wyciąć, złożyć i skleić, no niestety samodzielnie, ale na jakim papierze i jakiego kleju używać? Tutaj bym proponował papier bezkwasowy, to jest taki papier, który używa się w archiwach, on naprawdę długie lata wytrzymuje. Natomiast klej, no najlepiej chyba będzie zwykły organiczny. Ja stosuję albo samemu klej, zrobić, z kasztana sobie zrobić. Z kasztana. Ja stosuję klej, który używają hydroligatorzy. Taki biały klej do książek. On się sprawuje bardzo dobrze. Oczywiście trzeba na tyle mało tego kleju włożyć, żeby ta kopertka się nie rozlewała tam w środku, żeby ten klej nie przeszedł, ale jest to do opanowania. A przy okazji dzieci mają fajną zabawę z wycinaniem i sklejeniem. No tak, można im dać zadanie. Jacek, jeśli chodzi o holdery, to jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy ty pomyślałeś o tym, że coś takiego można zrobić. Zobacz, co można trzymać w holderze. No praktycznie wszystko chyba. Coś zupełnie innego. Ząbek dziecka, ząbek pieska, ząbek kotka, jakieś pamiątki dla nas takie małe, które są, nie tylko monety. Ale jak już przechodząc tych holderów, tych naszych holderów, to dojdziemy do czegoś, co też można wszystko w tym trzymać. To też zaraz pokażę. Mamy kopertki plastikowe. I zwróćcie uwagę, że jak na przykład kupujemy na aukcji, to dostajemy taką kopertkę na aukcji, gdzie jest tam napisane, jaka moneta, jaki numer jaki na aukcji, która to aukcja. I one też się bardzo fajnie mieszczą właśnie do kopertek, tak? Takich 5x5, takie małe. Tylko musimy tutaj zaznaczyć jedną rzecz, tak, że nie wiemy, z jakiego tworzywa one są robione. Prawdopodobnie z tego samego, które jest używane do produkcji tych katalogów. No, bardzo możliwe, że tak. Tak jak sobie patrzę, to nawet tutaj się odbiła moneta na tym nam. Nie wiem, może jakaś brudna była. No ale to jest też pomysł na to, żeby sobie, powiedzmy, zbijać takie kopertki i wkładać razem z monetą, żeby wiedzieć, jakie jest pochodzenie danej monety. A monetę możemy sobie przełożyć w holder na przykład. Tutaj inny przykład. Kupiłem sobie takie troszeczkę większe kopertki niż te aukcyjne. To są 5x5. No i można sobie trzymać jakieś tam dwie monetki, można złożyć na pół, wtedy te monety nam nie wypadną. No ale to jest to samo, co Jacek powiedział, że nie wiadomo, akurat to jest miedzionikiel, znaczy właściwie to jest nikiel chyba, to on nie reaguje w żaden sposób. Możemy też sobie takie dodrukować kopertki. O,
takie wydrukować kopetki, jakiś taki szablon i też sobie samemu zrobić, że tu wkładamy monetę, tutaj sobie robimy opis. Co ważne, na przykład jak NGC nam zwróci monetę, że jest na przykład czyszczona, nie wróci do nas w slabie, to też odsyłają monetę w takiej kopertce, która jest jednocześnie pamiątką, że było to w NGC, widać, czy to było czyszczone, czy nieczyszczone. Nie ma tutaj stanu zachowania, ale mamy już numer w ewidencji pewien, tak? Moneta już ma stan zachowania nie napiszą, bo moneta nie jest odizolowana i może ulegać pogorszeniu, tak, ten stan? Tutaj jest powodem jest co innego. Tutaj akurat jest napisane, że jest nieprawidłowo czyszczona ta tak, moneta. Ale mówię, dlaczego nie napisali stanu zachowania? Na ten moment, kiedy oni tą monetę mieli, ona była faktycznie w jakimś tam stanie, powiedzmy 65, ale jak wróciła, już mogła być w gorszym. Tak jak mówisz, ale prawda jest taka, że oni nie oceniają stanu, jeżeli moneta jest czyszczona. W ogóle. Zgadza się. Nie są w stanie tego ocenić. Dyskwalifikacja monety, oczywiście to nie chodzi o czyszczenie takie, że gdzieś tam jakaś kąpiel, też książkę o tym napisaliśmy, jak nie czyścić monet. To jest mówimy bardzo o inwazyjnym czyszczeniu. Ale są na przykład monety, które, jeżeli chcemy je uratować, tak już jak mówimy o tym czyszczeniu, nie? Jeżeli chcemy uratować daną monetę, ja mogę pokazać, bo mam tutaj taki akurat przykład. O, mamy monetę, powiedzmy, akurat to jest jakiś tam, że tak powiem, paździoch, nie? W sensie nie ma dla mnie jakiegoś znaczenia ani wartości, ale mamy monetę, która jest z miedzi, to jest akurat chińska moneta i ona ma taki, no po prostu nalot biały już tutaj, wszystko się dzieje na tej monecie, to czasami warto taką monetę, żeby uratować. Albo cynkowe, prawda? Monety cynkowe, to Jacek, ty byś mógł o tym powiedzieć coś. Te cynkowe, to też praktycznie one korodują same z powietrza. Więc czasami warto jest coś umyć, jakąś tam tylko wtedy, jeżeli chcemy monety uratować przed dalszą degradacją, delikatne czyszczenie, bez żadnych szczoteczek, tylko ciepła woda, delikatne mydło, takie jak dla dzieci, i oczywiście monetę wysuszyć. Najlepiej, jakbyście to robili wodą destylowaną, a nie zwykłą kranową. No, suszenie, wyciskanie ręcznikiem, tak pisaliśmy o tych rzeczach, a później tam... To też jest ryzykowne, bo na pewno nie czyścimy monet lustrzanych. One są tak delikatne, no że tam oczywiście nawet odcisk palca zostanie. Tutaj mówimy o takich monetach no, obiegowych, czy takich bitych zwykłym stemplem, że ewentualnie można jeszcze delikatnie je umyć pod wodą. Natomiast żadne czyszczenia inwazyjne, to co zresztą pisaliśmy w książce, próbowaliśmy różne metody, które znaleźliśmy w sieci, w internecie, w starych książkach. Przetestowaliśmy je prawie wszystkie na różne sposoby i słuchajcie, większość się nie nadaje do czyszczenia, po prostu uszkadzają monety. Albo w najlepszym stanie pozbawiają ich tej pięknej patyny, którą są pokryte. Dokładnie tak. Kąpiele w różnych roztworach, mechanicznego czyszczenia nie testowaliśmy. Szczotkę drucianą, jeżeli byście chcieli poczytać o tym, jak się czyści, to nie ma. To w tej książce tego nie ma, o szczotce drucianej. Także raczej to były kąpiele, takie mało inwazyjne. Dobra, ale wróćmy do tematu, bo jak to myślę, że to jest temat na oddzielny odcinek. Co jeszcze można w takich holderach plastikowych, kopertkach plastikowych, co można jeszcze trzymać? Proszę bardzo. Na przykład coś takiego. Czterolistą kończynkę sobie włożyłem tutaj, bardzo delikatnie. No i mam, trzymam. Także zęba też można schować. Kota na przykład, Jacek. Ty jesteś kociarzem, prawda? No tak. Ale... Jak kotu wypadnie. Gubią mleczaki, zgadza się. To co, byśmy przeszli teraz do kopertek? Opowiedziałbyś coś, Jacek, o tym? Bo mam takie kopertki, to też są jakieś tam aukcyjne, takie zwykłe papierowe, malutkie kopertki. A ty byś mógł pokazać coś z kopertek, czy... Tak, mogę pokazać wam kopertki właśnie w standardowym rozmiarze 5x5 i w rozmiarze tym większym, które są do pobrania na naszej stronie, 7,5x8. No tak, tylko teraz wróćmy do jednego tematu, który wcześniej poruszyłeś. Mamy taką kopertkę, która jest przez duży dom aukcyjny. Była moneta w tym, z dużego domu aukcyjnego. I teraz no ja liczę na to, że to jest ten papier bezkwasowy, który mówiłeś. Taki, który nie, no nie ma żadnego kontaktu. Znaczy on, zresztą on ma troszeczkę inną strukturę niż ten papier z drukarki, ksero. Mhm. A czy ty, Jacek, szukasz gdzieś tego papieru? Masz gdzieś jakiś sposób, żeby kupić taki bezkwasowy papier? Wiecie co, patrzyłem na Allegro, jest możliwość kupienia takiego papieru. Tak samo jak można sobie kupić też takie specjalne taśmy, gdybyście chcieli na przykład zreperować sobie stare książki. No bo generalnie troszeczkę też w tym siedzę, więc no, interesowałem się, powiedzmy. No co, no nie będę reklamował żadnej firmy.
Jest to dostępne. To nie o to chodzi. Bez krasówka piszecie odpowiedni klej. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, doświadczenia, śmiało piszcie w komentarzach. Czyli Jacek, ty sugerujesz cały czas, że to, żeby robić sobie samemu kopertki. A co z takimi kupowanymi? Z czymś takim? Wiesz co, jeżeli ja kupuję monetę z aukcji i dostaję w takiej koperce, to przekładam jej z tą kopertką razem do tej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, tak jak już wspominałem, są wszystkie informacje dotyczące tej monety, łącznie z opisem. Na tamtej kopertce tego nie ma. Więc tutaj po prostu no, trochę z lenistwa, nie chce mi się tego pisać, tak? No, a też tutaj mam można się wszystko będzie... opisane, mieści się jedno w drugie. Perfekt. Jak no to mnie... super. No to ja powiem tak. Jeżeli chodzi o te sprzęty takie właśnie, takie, czy te, o, na przykład jakby to była moneta, załóżmy, tak? Czy takie nawet te podwójne, co tu pokazywałem, takie coś, to u mnie to ląduje do klasera. Może dobrze, może źle, nie wiem, ale generalnie w klaserze, powiem ci tak, że ta forma szuflady osobiście mi nie odpowiada, bo ja tego szukam, nie umiem tego może, bo może dlatego, że ja nie umiem tego sobie poukładać, tak żebym wiedział, w której kolejności to jest, nie? Ale u mnie to jest tak, otwieram jedną stronę, drugą, trzecią, czwartą i widzę, nie? Mamy składówkę po prostu, więc można połączyć kopertki z klaserami. Czy da się zrobić takie małe kopertki, Jacek, jak ty tutaj je reklamujesz? Da się zrobić. Ja sobie to zrobiłem. To jest kwestia po prostu pobrania kopertki i wydrukowania jej w odpowiedniej skali. Mhm. Trzeba zrobić sobie test, po prostu wydrukować sobie. Ja tam nie pamiętam, już ustawiałem jakieś, nie wiem, powiedzmy tam, czekaj, jeżeli to było 7, jest to 7,5, a ja potrzebuję 5, to chyba 66% mi się wydaje. Że jedną trzecią kopertkę, zmniejszy. To ona jest w standardowym rozmiarze 7,5x8. Możecie sobie sami obliczyć i wydrukować dowolnej wielkości, jakiej chcecie. Oczywiście wszystkie napisy zostaną. Tak. I ja sobie to pięknie wstrzeliłem w 5 cm i dzięki temu kopertka, jak trzymam ją w klaserze, wkładam to w klaser i to nie wypada. Tak. Musimy jeszcze powiedzieć o wadach kopertek, no bo nie powiem, że to jest idealne rozwiązanie. Zaletą klaserów nad kopertkami jest to, że po otworzeniu od razu widać monetę z dwóch stron. W kopertce tego nie ma. Żeby monetę zobaczyć, trzeba ją wyjąć. Nawet jeżeli jest w jakimś holderze w środku czy w gridingu, tak samo musicie ją wyjąć, żeby ją obejrzeć. Plus jest tego taki, że jest dokładny opis na kopercie, to się wszystko mieści. W klaserze nie ma miejsca na taki dokładny opis, no bo wiadomo, no, tam jest miejsce zarezerwowane na monety, a nie na opis. Co jeszcze? Układanie kopertek to jest duży plus, bo możecie w każdej chwili zmienić katalogowanie swoich zbiorów. Na przykład zmieniam z rocznikowo na nominałowo, tak? Nominałami chcę układać. Więc w tym momencie tylko wystarczy je przetasować, macie ułożone. W klaserze tego nie zrobicie. Tam jest to narzucone. Mówię o tych albumowych klaserach, bo jeżeli jest klaser zwykły, no to okej, da się to zrobić. Tak jak mówię, kopertki starałem się dostosować wielkością do tego, żeby pasowały do większości opakowań monet na rynku. Dziesiątki i dwudziestki też są w pudełeczkach w tej chwili. No szkoda jest coś takiego wyjmować, bo tutaj macie oprócz tego pudełeczka, bardzo estetycznego, ładnego, macie jeszcze certyfikat, no kilka innych takich, no ładnie to po prostu wygląda. I takie same monety okolicznościowe wypuszczają kraje w strefie euro, to są monety 1,5 euro w srebrze, idealnych rozmiarów, takie jak to, ale co najważniejsze dla mnie, jeszcze raz wam pokażę, szufladka. Zobaczcie, jak to idealnie pasuje. No tak. Czyli ta szufladka, do tej szufladki wszystko pasuje. No dobrze, Jacek, to ja ci przerwę troszeczkę, bo jest jeszcze jedna wada. Mówię o holderze takim, nie o tych plastikowych kopertkach, tylko o holderze. Jeżeli włożymy monetę i ją zakleimy tutaj, niezależnie od tego, czy ją jeszcze będziemy zszywać, czy nie, to nie ma znaczenia. Jeżeli chcemy wydostać tą monetę ze środka, żeby ją zważyć na przykład, co też jest fajne, tak jakby od razu się mi przypomniała taka myśl, że tutaj, słuchajcie, macie na tym akurat macie dosyć mało miejsca na adnotacje, ale są mniejsze, gdzie tych adnotacji można zrobić więcej. I można sobie wpisać choćby na przykład wagę. Na przykład, że piszemy sobie wagę, piszemy sobie datę zakupu. Też można takie adnotacje wprowadzać, chociaż jakiś, nie wiem, numer ewidencyjny załóżmy. Ale co jest wadą tutaj? Jak zamkniemy to, zakleimy, no to nie wydostaniemy tej monety ze środka. Żeby Ant zobaczyć, to jest to możliwe, o ile Bok, wróć. Przepraszam. Ant?
Rand bez problemu zobaczycie, ponieważ rand jest tą częścią taką, która jest śpiczasta. Ale jeżeli chodzi o bok monety, to żeby to zobaczyć, to jeżeli będzie tutaj odpowiednio dużo światła, to znaczy światła, tak się mówi, ale tego otworu, to będzie można zobaczyć ten bok. Czyli jeżeli moneta będzie oddalona od brzegu, żeby można było pod kątem ją spojrzeć, tak? Ale jednocześnie to jest też złe, ponieważ jak się rusza, to się przesuwa. To się przesuwa. Więc jeżeli chcemy ją wyjąć, no to musimy zniszczyć ten holder. Nasze opisy musimy przepisać, musimy nowy holder mieć takiej wielkości, no bo po prostu trzeba monetę przepakować. Dobra. Co zrobić, żeby ją wypakować? Bo niektórzy tu się siłują, rwą. Tak jakby ja to widziałem już, że tak jakby można przerwać tu w najcieńszym miejscu, ale najprostszym sposobem... Wycisnąć jak pastylkę. No, ja bym troszkę inaczej. To znaczy ja biorę ostynożyk taki tapicerski i po prostu nacinam sobie tutaj folię, wtedy ją zrywam i moneta jest do wyciągnięcia. Można ją wtedy wycisnąć, tak? Bez problemu, bo jest już przerwana folia. Dobrze, to teraz więc jeszcze odnośnie tych holderów. W żaden sposób te holdery nie zabezpieczają monety, bo folijka jest bardzo cieniutka. Jeżeli będziecie układać holder koło holdera, tak jak na przykład w tej szufladce macie, tak? Holder koło holdera, monety się będą rysować, bo ta folia ich nie będzie chroniła. Dlatego ja właśnie oprócz tego używam tych kopertek, bo papier już jakąś izolację daje, przynajmniej dwie warstwy są, tak? I jeszcze jest plus kopertek nad holderami taki, że tę monetę da się wyjąć ze środka. Jeżeli nie jest w holderze w środku, tylko w samej kopertce, da się ją wyjąć. No tylko ten kontakt z klejem taki troszeczkę trzeba byłoby nad tym pomyśleć, jak to jest, żeby dobrze to zrobić, żeby ten klej nie wyszedł nam poza tego takiego dzyndzolka, że tak powiem, tego języczka, którego trzeba przykleić. Tylko żeby ja używam klej introligatorski, przelewam sobie do takich małych pojemniczków. I sobie kleisz. To co, to na dzisiaj chyba byłoby tyle, Jacek. Czy coś jeszcze? Zapomnieliśmy o czymś? Mamy jakiś pomysł, co będzie następne? Będziemy zdradzać widzom, czy nie? Czy może niech widzowie powiedzą, co chcieliby w następnym odcinku? Możemy zrobić jakąś ankietę, albo po prostu piszcie w komentarzach. Taką propozycję mam. Napiszcie w komentarzu, jaki film, ile głosów będzie na który. Że przerobiliśmy tak. Klasery, albumy, kopertki, holdery. Co dalej? Jeszcze mamy sporo. Także dzięki. No to czekamy na wasze komentarze. No i dajcie łapkę w górę. Dzięki. Na razie. Cześć. I do zobaczenia następnym razem.